To co, dzwonimy do... Kurwanych? Halo? Halo, hej, bo my tu zakwitniemy za chwilę. Gdzie wy jesteście? Trochę grzeczniej, bo was zaraz właśnie. Nie uwolnimy. Dobra? A to. Nic nie rozumiem. No właśnie, no to zrozum. Możemy was uwolnić lub nie. I teraz pytanie, chcecie, żebyśmy was uwolnili? No kurde, od czwartej chcemy, żeby nas ktoś stąd uwolnił. Dobrze, to więc grzecznie. Jeśli tak, to grzecznie nam powiedzcie, gdzie jesteście. No byłam wściekła tak naprawdę. Po prostu, no, dla mnie to było przegięcie, szczerze mówiąc. Jesteśmy w mieście. Takie są nasze spekulacje, że to jest miasteczko White River. Rozłam między porwanymi i poszukującymi się pogłębia. Niby wszyscy chcą wykonać zadanie, ale motywacje są różne. Naturalne jest, że na teście będą pytania o agenta, o to, kto robił, co robił, w jakiej był grupie i że informacja jest w tym programie walutą. Rzuciłem pomysł, żeby naszym porwanym koleżankom opowiedzieć tę bajeczkę zupełnie inaczej, niż odbywała się w rzeczywistości. Ja jestem trochę poza tymi wszystkimi grupami. Widzę, że muszę zacząć nad tym pracować, bo sama nie wygram tego programu, jeżeli nie będę w tych grupach funkcjonować. Nigdy nie wiadomo, który z nas odpadnie, z kim warto trzymać. Przepraszam Monika, przepraszam Sylwia, to nic osobistego. To Marko, powiedz, czym jechałaś? Ja jechałam jeepem i znalazłam kluczyk. A kto was kierował tym jeepem? Ja. No do mnie, jak zawsze, nasz rajdowy kierowca. Jakaś kompletnie wersja B, wyłącznie dla Sylwii i Moniki. A czym płynąłeś? Ja płynąłem łódką i sterowałem ją. Dzisiaj faktycznie powstał 6-osobowy pakt i wierzę, że to był bardzo dobry pomysł.